Cześć! Dzisiaj coś nowego. Mamy gościa na kanale. Mój dobry przyjaciel i tak samo jak ja, trener piłki nożnej. Przedstawisz się sam, czy ja mam przedstawić? Postawię się. To jest Kuba, Jakub Kubica, trener w zespole Polonii Bytom obecnie. A ja, jak dobrze wiecie, cześć! Z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. Dzisiaj coś innego. Z gościem materiał poświęcony trenerom piłki nożnej. Jako że obaj jesteśmy trenerami, postaramy się w miarę naszych możliwości i znajomości różnych światowych trenerów ocenić ich. Od najlepszych do tych trochę gorszych. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Mam nadzieję, że nie we wszystkim będziemy się zgadzać. I mam nadzieję, że później wy też nie we wszystkim zgodzicie się z nami. Zanim zaczniemy, jak zwykle chcę was poprosić o klikanie łapek w górę pod odcinkiem, subskrybowanie kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie, i zostawianie poniżej komentarzy, z czym kompletnie się z nami nie zgadzacie, a może uważacie, że mamy rację. Zaczynamy! Mam tutaj listę kilkudziesięciu trenerów. Specjalnie ich schowałem, żebyś nie wiedział, co cię czeka. Ciekawie. Ja pamiętam, dlatego będę po prostu przenosił ich na planszę pojedynczo i potem będziemy oceniać, gdzie powinien się znaleźć. Postaramy się ich ustawić nie tylko w konkretnej kategorii, ale jeżeli będziemy mieli ochotę, to ułożymy ich też w każdej kategorii, od najlepszego do najgorszego. Zobaczymy. Na pierwszy ogień rusza ten pan. Lionel Scaloni. Mistrz świata z reprezentacją Argentyny i zdobywca z nią Copa America. Co sądzimy na temat tego młodego, tak naprawdę ciągle, trenera? Jako że jest młody, właśnie ciężko go ocenić, na jakim poziomie jest. Z Argentyną osiągnął bardzo dobry wynik, ale też trzeba pamiętać, że Argentyna razem z Messi, który ciągnął tą drużynę na mundialu, miała takie parcie na to mistrzostwo, tak? Więc tu też duży wpływ miała na pewno jednostka Messiego, jego ostatni prawdopodobnie mundial, w którym mógł coś osiągnąć. Z tą drużyną, która też w sumie jest bardzo dobra drużyna, jeżeli chodzi o indywidualność zawodników. Trener też na pewno młody, młodego pokolenia, więc też ambitny i też mając dużą wiedzę. Nie dałbym go na pewno do poziomu swojej osiągnęli, bo nie wiadomo, co jeszcze osiągnie. Myślę, że może osiągnąć jeszcze sporo. Ale oceniamy ich na poziomie teraz obecnym. Teraz obecnie. Czy oceniamy dlatego, że miał dobrych zawodników, że miał tego Messiego w drużynie i dzięki niemu osiągnął sukces? Czy jednak zasługuje na to, by być naszym zdaniem wyżej? Ja bym go dał na razie na ten poziom, że miał dobrych. Na ten poziom. Zawsze możemy zmienić jeszcze później. Zobaczymy jak nam będzie wychodziło. Po kolei następny w kolejce jest Jorge Sampaoli. To jest też argentyński trener. Bardziej, chociaż też tak naprawdę znany z reprezentacji Argentyny. W Sewilli mu na przykład nie do końca poszło, ale też swoje osiągnął. Wygrał też Copa America, tak jak Scaloni, ale z Chile, co wydaje się być trudniejszym osiągnięciem. No i pytanie tutaj, gdzie stawiamy tego trenera? Tak, tylko on już w tym momencie wyników zbyt dużych nie robi. Już go aż tak o nim nie słychać. Więc myślę, że tu w dobrym miejscu go umieściłeś. Swoje osiągnęli, tak? Czy może naszym zdaniem jest przereklamowany? Przereklamowany może nie, bo jednak sukcesy jakieś miał. Ale tak mówię, no już raczej o nim zbyt głośno nie jest i wyników też nie osiąga, więc... Następny pan i od razu przeniosę go wyżej. Zobaczymy, jak wysoko. Didier Deschamps. Mistrz z reprezentacją Francji. Ale nie tylko tak naprawdę z Francuzami. Wybaczcie, że będę tutaj zerkał, ale mam też swoje notatki dzisiaj. Mistrz z reprezentacją Francji, ale też mistrz Francji z Marsylią chociażby. Z drugiej strony w Juventusie nie do końca mu szło swego czasu. Ale tu bym go zostawił. Jest bardzo dobrym trenerem. Potrafił, przykład z reprezentacją Francji, choć długo dotrwało, to w końcu osiągał z nimi sukcesy, potrafił drużynę odpowiednią stworzyć, dobrać zawodników pod swój system gry, pod to, co chciał grać, i to też zaowocowało dobrymi wynikami i sukcesami na arenie europejskiej i światowej. Jest na pewno dobrym trenerem, bardzo dobrym trenerem.
Są też w sumie, pokazał chyba ranking Forfortu ostatnio, że też bardzo wysoko go umieścili, więc tu na pewno też bym był. To pozostajemy nadal przy selekcjonerach. Kolejny obecny selekcjoner, który całkiem niedawno reprezentację zmienił i wydaje się, że w nowej reprezentacji idzie mu jeszcze lepiej niż w poprzedniej. Roberto Martinez. To jest też były trener Evertonu. Z reprezentacją Belgii tak naprawdę osiągnął największy sukces w historii reprezentacji, jeżeli dobrze pamiętam, czyli na Mundialu trzecie miejsce. No i teraz z Portugalią. Wiemy, że od paru miesięcy jest trenerem. Nie przegrał jeszcze meczu. Jak oceniamy Martineza? Tak, mówisz, Belgią osiągnął bardzo dobry wynik. Nie zapominajmy, że wygrał też FA Cup z Wigan. Kiedy Wigan spadało z ligi, ale był w stanie wygrać i dzięki temu dostali się wtedy do Europy. Tak. Pamiętny sezon. No tutaj właśnie mówisz, no miał też dobre wyniki z, jak widać, słabymi drużynami, bo Wigan jednak nie było jakąś wybitną drużyną, a wielu takich trenerów było, co ze słabymi drużynami osiągali bardzo fajne wyniki. Wręcz ponad poziom tych klubów, ponad poziom tych drużyn. Z reprezentacjami radzi sobie bardzo dobrze w klubowej, no z Evertonem. Miał też swoje momenty, ale no jednak czegoś tam brakło, mimo że też miał dobrych zawodników. Myślę, że na równi z Bivierem może być bardzo dobry trener. Jeszcze nie ma aż takich sukcesów jak on, ale kto wie, może teraz Portugaliom się to uda. Tak jest. Ja na razie daję tam, gdzie mówisz, bo ja się z tobą zgadzam. Zobaczymy później, jak przyjdzie do tych trenerów z naszych ulubionych drużyn. Wtedy może być już różnie. Na razie jeszcze nadal kolejny trener reprezentacyjny, który obecnie robi sobie przerwę, ale na pewno swoje już osiągnął, Joachim Löw. Tu bym go dał wyżej na pewno. Teraz jest bardzo dobrym trenerem, tu trzeba też wziąć pod uwagę to, jak reprezentacja Niemiec za jego kadencji grała i na pewno też było widać jakąś filozofię jego gry, co rzadko się zdarza. Wielu trenerów raczej stara się dostosować zawodników pod swoją jakąś koncepcję, albo inaczej, dostosować swoją koncepcję pod zawodników, a on mimo wszystko, według mnie przynajmniej, on starał się zawodników nauczyć swojej koncepcji. Nie opierał się na tym, co ma, tylko starał się to, co on chciał, wprowadzić w grę. I to mi się na przykład podobało w reprezentacji Niemiec. Wiadomo, już końcówka nie była taka owocna. No. Ale pamiętajmy, że osiągnął taki sam sukces jak Deschamps, Mistrzostwo Świata. 4 lata wcześniej, Golgece w dogrywce z Argentyną. Tak, ale tak mówię, bardzo dobry trener na pewno. Zostawiamy tu, czy już ich troszkę rotujemy? To bym już na pewno dał go przed, dokładnie. W tym miejscu. Tak jest. Tak jest, okej. Okay. Dobra. Następny trener, na razie go daję na sam dół. Zaraz myślę, że będziesz wiedział dlaczego. Gareth Southgate. Trener reprezentacji Anglii, który, umówmy się, do dnia dzisiejszego na razie pozostaje bez trofeum jako trener. W Middlesbrough zaczynał swoją przygodę, nie do końca to było udane, później jakoś jednak dostał się do reprezentacji Anglii. Tam jest solidnie, ale czy na ten skład, którym Anglia dysponuje, czy na tych zawodników, których Anglia ma, czy nie są to za słabe wyniki jak na synu Falconu? Że jako trener nie lubię oceniać innych trenerów, ani pod względem ich pracy, ani pod względem ich wyników. To jest i właśnie dlatego dzisiejszy materiał. Dlatego też ciężko mi czasami coś powiedzieć, zwłaszcza, że oceniam jednak nazwiska bardzo znane. A może nie oceniam, a znaczy no oceniam. Ciężko też tak w sumie to stwierdzić. No ma taki materiał ludzki, że według mnie mógłby więcej na pewno z nich wyciągnąć. Ja oglądając mecze Anglii będę jako fan angielskiego klubu, nie będę mówił na razie jakiego. No też śledzę jednak poczynania reprezentacji Anglii i jestem trochę często, wręcz jestem zszokowany jego decyzjami, jeżeli chodzi o dobór zawodników na mecz lub zmiany w trakcie meczu, spóźnione lub w ogóle nie trafione. Wiadomo, zdarzało się też, że trafił, ale to według mnie to nie był jego nos trenerski, tylko po prostu trzymał za długo na zawodnika, który był w dobrej formie. Wszedł na boisko, chciał udowodnić, że zasługuje na więcej i coś tam wnosił więcej niż zawodnik, który grał od początku i dlatego no nie uważam, żeby był na
poziomie wyżej nawet, bo... No powiem szczerze, ja bym go właśnie zostawił tam, gdzie jest. Trochę trener przereklamowany jak na ten moment. Wiadomo, nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości, ale w przyszłość nie wybiegamy. Na ten moment jest to trener, który... Tak. Moim zdaniem jest na wyższym stanowisku niż zasługuje. Można tak powiedzieć o nim? No w sumie można, ale też no nie do końca jednak się tam znalazł i też no w sumie początkowe wyniki, dobre wyniki reprezentacji też potem zadecydowały o pozostaniu na tym stanowisku, ale no tak jak mówię, dla mnie największe znaczenie ma, jakby przełożenie na tą ocenę ma to, że mając taki materiał ludzki, on nie jest w stanie osiągnąć zbyt dobrego wyniku, bo on doszedł tam do półfinału, tak, raz i potem przegrał jeszcze trzecie miejsce z Belgią, Martinez. Dokładnie, na tym się skończyło, a uważam, że naprawdę materiał ludzki, fakt, że Belgia wtedy też przecież miała chyba tą generację, to ostatnio jakby turniej z tej generacji belgijskiej, to też nie było łatwe, ale Anglia jednak ma głęboki skład i mając możliwość takiej rotacji, no powinni już coś wygrać, ale też pamiętajmy, że Anglia w sumie jako kolebka futbolu dalej jest tylko z mistrzostwem z 66, tak? Football still not coming home, ciągle czekają. Kolejny trener, kolejny mistrz świata, ale ja postawię go tam, gdzie bym go zostawił. Zaraz powiemy dlaczego. Luis Felipe Scolari, były trener reprezentacji Brazylii, mistrz świata z 2002 roku. Pamiętamy, jaką napakowaną kadrę miała wtedy Brazylia. Kiedy był Ronaldo, kiedy był Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu śmigali po skrzydłach, do tego jeszcze paru innych wybitnych zawodników. No i tak naprawdę tego trenera nie znamy aż tak dobrze w Europie, bo w piłce klubowej trenował tylko Chelsea z europejskich drużyn. Poza tym zdobywał mistrzostwa w Azji, zdobywał mistrzostwa w swojej rodzimej Brazylii, ale tak jakby to mistrzostwo świata z 2002 sprawia, że on na tej liście powinien się chcąc nie chcąc znaleźć. No i też tak mówisz, no miał wtedy dobrych zawodników, w sumie no jednym z najlepszych w tamtych czasach na świecie, tak? Ronaldo jednak to był topowy napastnik, gdyby nie kontuzje, to na pewno był w stanie więcej osiągnąć. Ale zastanowiłbym się właśnie, czy by go nie dać wyżej mimo wszystko właśnie z powodu tego, że w Europie może i mało spędził czasu, ale jednak w swoim rodzimym kraju trochę tych sukcesów miał, a też pamiętajmy, że tam też nie miał najlepszych tych zawodników, tak? Bo jednak zdecydowanie brazylijska liga, ogólnie Ameryka Południowa, no to jednak są zawodnicy na bardziej wyrównanym poziomie, nie ma tam jakichś takich wybitnych jednostek, jak już są, to często trafiają szybko do Europy. Przeważnie, no. Więc też, to też na pewno by miało wpływ, ja bym go umieścił właśnie troszkę wyżej i w takiej kolejności jak właśnie tak. Tak jest w tym momencie. Dobra, następny trener, Vicente del Bosque, czyli mistrz świata z reprezentacją Hiszpanii, ale też mistrz Europy 2 lata później. Tu już są 2 trofea europejskie. Do tego pamiętamy, że jest to troszkę starszy trener, więc miał on też czas zdobywać chociażby Mistrzostwa Hiszpanii, czy nawet Ligę Mistrzów z Realem Madryt lata temu. Tego my możemy nie pamiętać, patrząc na to, z jakiego jesteśmy rocznika. Natomiast na pewno pamiętamy Mistrzostwa Świata 2010, Mistrzostwa Europy 2012 w Polsce i na Ukrainie. Tak, tu bym też go dał wyżej. Jeżeli o mnie chodzi, ja bym go też dał wyżej i myślę, że nawet bym go dał przed Joachim Alewa, tak jest. W tym miejscu. W tym miejscu bym go umieścił. Pracę tego właśnie, jaką też reprezentację miał, jak potrafił ich poprowadzić do tych wielkich triumfów w hiszpańskiej piłce. Fakt, że była to złota generacja Hiszpanów. Nie, złota generacja Hiszpanów, choć Hiszpanie tą złotą generację to co paręnaście lat mają, ale też właśnie tak jak mówisz o piłce klubowej, też nie chcę cytować jego wypowiedzi, ale co pięknie kiedyś powiedział, że Barcelona z całym szacunkiem, ale kiedyś świętowała tylko i wyłącznie swoje urodziny, jaką prowadził Real. Też trzeba pamiętać, że Real, który też był napakowany gwiazdami i z nimi był w stanie naprawdę też dobre wyniki osiągać, nazwisko uznane, potrafił też tych zawodników wielkie gwiazdy, co później, w następnych latach się nie udawało w Realu, żeby tych gwiazdorów ze sobą zgrać i z nimi walczyć o trofea. On walczył, on osiągał te sukcesy i uważam, że był bardzo dobrym trenerem, potrafiąc tych wielkich gwiazdorów ze sobą poukładać. No to teraz drugi mistrz z reprezentacją Hiszpanii, świętej pamięci Luis Aragonés,
który tak naprawdę rozpoczął tą erę Wielkiej Hiszpanii, kiedy zdobył Mistrzostwo Europy w 2008 roku. I on wygrywał, w przeciwieństwie do Del Bosque, z Barceloną także. O, tu właśnie tak też bym zastanawiał się nad poziomem wyżej, albo właśnie na tym poziomie, co go umieściłeś, ewentualnie w kolejności bym go zamienił niżej. Można go dać tutaj, no, albo ewentualnie zamienić. Tu właśnie tak powiedzmy, nawet znak równości bym dał. Ale też bym się zastanowił, czy go wyżej dać, bo też właśnie tak mówi, że on rozpoczął ten piękny etap dla hiszpańskiej piłki. Ale z drugiej strony, w przeciwieństwie do Del Bosque, tych chyba hiszpańskich legend, mi się wydaje, że w 2008 roku było jednak więcej. Bo to był jeszcze chyba czas, kiedy był Carles Puyol w kadrze, jeżeli mnie pamięć nie myli. Więc to była taka troszeczkę jeszcze drużyna, gdzie na swoim topie był Fernando Torres. Oczywiście później za Del Bosque też Torres był wybitny, ale już nie do końca klubowo. To już nie była ta sama reprezentacja, nie? Można powiedzieć, że troszkę już jednak miał więcej zawodników takich będących na topie. Del Bosque już troszkę miał ich, powiedzmy, co już z tego najwyższego swojego pułapu zeszli. Ale myślę, że tak jak to umieściłeś. Tu ewentualnie za Martinezem będziemy się nad tym jeszcze zastanawiali. Można się jeszcze zastanowić, jasne. Kolejny trener. I tutaj tak naprawdę to jest trener, dla którego ja na ten moment nie jestem w stanie znaleźć kategorii, więc może mi pomożesz. Hus Hiddink. To jest trener, który zarówno był selekcjonerem, jak i trenerem drużyn klubowych. To, co najbardziej go chyba wyróżnia, wygrał Ligę Mistrzów z PSV Eindhoven. To jest osiągnięcie, jak na taką nazwę drużyny. Chociaż wiadomo, że też były to inne czasy i drużyny były na troszeczkę innym poziomie. Ale z PSV, oprócz tego, że wygrał Ligę Mistrzów, wygrał 4-krotnie Puchar Hiszpanii, 6-krotnie mistrzostwo, co tak naprawdę jest sporym osiągnięciem, bo na całej liście jest jednym z trenerów, którzy tytułów mistrzowskich zdobyli najwięcej w swojej karierze. Tego ja bym go myślił wyżej na pewno. To jest trener, który teraz mogę się trochę zaśmiać do kibiców Chelsea, że pewnie chcieliby, żeby wrócił, bo jak był tymczasowym trenerem, to najlepsze wyniki osiągał z Chelsea. Ale Mudryk bramkę strzelił. Pierwszą chyba w karierze w Chelsea, to tak. Czy w takiej kolejności? Nie wiem, ale na pewno uważam, że jest też bardzo dobrym trenerem. Zawsze możemy zmienić jeszcze później naszą kolejność, wiadomo. O następnym trenerze wiemy troszeczkę mniej, więc myślę, że tutaj za dużo nie będziemy rozmawiać. Ja go kojarzę głównie z Euro w Polsce i na Ukrainie, chociaż to była jego zupełna końcówka, kiedy prowadził bodajże reprezentację Irlandii. Jest to Giovanni Trapattoni. Liga Mistrzów z Juventusem, Mistrzostwo Niemiec, Mistrzostwo Włoch 7 razy i 3-krotne zwycięstwo w Pucharze UEFA swego czasu. Tak, o Giovanni Trapattoni kiedyś dużo czytałem, bardzo. Jak on wtedy prowadził, tak jak mówisz, chyba Irlandię, tak? W 2012, tak mi się wydaje. Chyba Irlandia, pamiętam piosenkę też, którą Irlandczycy śpiewali na Euro, Trapattoni z Armii, coś tam takiego było. Wtedy mnie tak trochę zafascynowała jego postać, bo właśnie pamiętam, że on bardzo dużo mistrzostw Włoch zdobył, miał dużo sukcesu. Ale jest też uważany za jednego z najwybitniejszych trenerów na świecie, więc na pewno bym go dał do wybitnych szkoleniowców, ponieważ miał bardzo dobre wyniki, prowadząc przede wszystkim drużyny we Włoszech. To jest taka moja ocena, też na podstawie tego, co, jak powiedziałem, kiedyś o nim czytałem, różne historie, jak prowadził drużynę, więc... To jak już jesteśmy przy Włoszech, to teraz będzie taka troszeczkę fala Włochów, jeżeli chodzi o trenerów, których mamy na liście. Następny Marcello Lippi. To jest 5-krotny mistrz Włoch z Juventusem. Też z Juve zdobywał Ligę Mistrzów. No i przede wszystkim chyba mistrz świata z 2006. Karne, Włochy, Francja, główka Zidana na Materazzim. To są bardzo pamiętne chwile dla Włochów, dla kibiców Squadra Azzurra. Ale to był chyba największy sukces Lippiego, chociaż wiadomo, nie można mu odbierać też wielkich sukcesów z Juve. I tu też bym go dał o wiele wyżej do wybitnych szkoleniowców. On i Trapattoni uważam, że na równym poziomie oni dużo wnieśli do piłki nożnej, do samej włoskiej piłki, bo obaj mieli duży wpływ
na to, jak futbol we Włoszech się rozwijał, jak poprzez te sukcesy, jakie osiągali. I dwóch uważam, że są naprawdę wybitnymi szkoleniowcami. No to teraz kolejny trener, także wybitny Włoch, ale nie wszędzie mu szło. Fabio Capello. Tutaj były mistrzostwa Włoch z Milanem 4 razy, wygrana Liga Mistrzów, był też mistrzem Włoch z Romą, ostatnie mistrzostwo Romy w historii jak do tej pory. No i też 2 razy był mistrzem Hiszpanii z Realem Madryt. Pamiętajmy, że dla królewskich też pracował. Na poziomie bardzo dobrych trenerów bym go zostawił. Na razie ich nie segregujemy, zobaczymy później. Zostawiamy tak jak jest, Capello. Następny trener, ja osobiście nawet go lubię, Roberto Mancini. Mistrz, ty możesz go lubić troszeczkę mniej, mistrz Anglii z Manchesterem City, to już troszeczkę podpowiadamy, komu ty kibicujesz. Natomiast oprócz tego mistrz Europy z Włochami na ostatnich mistrzostwach, bo Włosi teraz będą bronili trofeum, Mancini jest właśnie jedną z osób, która przyczyniła się do tego, że Włosi tym mistrzem zostali. 3-krotnie był też mistrzem Włoch z Interem Mediolan, o czym nie możemy zapomnieć, bo tak naprawdę on był chyba jednym z tych, dzięki którym Inter zaczął znowu mieć tak ogromne znaczenie w lidze włoskiej. Tak, i na poziomie bardzo dobrych trenerów też bym go umieścił. Jednak ilość tych mistrzostw, pucharów, liczba tych sukcesów mówi sama za siebie i na pewno ten poziom jest dla niego jak najbardziej okej. Okay. No to teraz kolejny pan, Luciano Spalletti. Obrońca Serie A z Napoli, niedawno wygrane i od razu awans na stanowisko pierwszego trenera reprezentacji Włoch w ostatnim czasie. Oprócz tego tak naprawdę 2 razy puchar Włoch z Romą, był 2 razy mistrzem Rosji z Zenitem Sankt Petersburg, ale oprócz tego większych sukcesów Spalletti nie miał tak naprawdę. Co o nim sądzimy? No i tu ciężko mi cokolwiek powiedzieć więcej na jego temat. Śledziłem poczynania Napoli w poprzednim sezonie. Też jego nazwisko nie jest mi obce, bo też jakieś tam poprzednie lata obserwowałem. Większość tych trenerów obserwuje, jak pracują, jakie wyniki osiągają. Ale co do niego... No właśnie, ja bym się zastanawiał, czy swoje osiągnęli, czy może jednak miał dobrych zawodników. Właśnie tutaj też... Bo Napoli miało dobrych zawodników w zeszłym sezonie. Osimhen, wybitny sezon. Bardzo dobry Zieliński, Kwaratskhelia, który zaskoczył od samego początku po transferze. Z drugiej strony pozostałe drużyny we Włoszech w zeszłym sezonie troszeczkę miały problemy. Juventus to nie był ten Juventus, co przez ostatnie lata. Podobnie było z Milanem, z Interem, które skupiły się bardziej na Lidze Mistrzów. Dzięki czemu też na drugie miejsce chociażby wskoczyło Lazio, a nie jedna drużyna z Wielkiej Trójki. Więc... Nie wiem, czy nie zostawiłbym go tak, jak jest w tym momencie. To możemy go tu zostawić. Okej. Okay. W takim razie następny trener, którego też chyba mógłbym postawić tutaj. Stefano Pioli. Mistrz Włoch rok wcześniej. Z Milanem. Ale oprócz tego tak naprawdę pracował przed Milanem, zanotowałem sobie, w 14 klubach i tylko z 4 zaliczył średnią powyżej 1,5 punktu na mecz. No i w sumie tu bym go też umieścił. Zbyt dużych tych sukcesów jednak też jako trener nie ma, tak? Mistrzostwo Włoch z Milanem, ale wcześniej to się tak obijał. Między tych klubów, tak, 14 klubów i średnia punktów też niezbyt porażająca. Myślę, że to będzie dobre miejsce dla niego. Kolejny trener i od razu pójdzie wyżej. Massimiliano Allegri. Ten pan dużo więcej mistrzostw Włoch zdobył z Juventusem. Ale także jedno z Milanem, w sumie 6. 4 razy też wygrał Coppa Italia, ale tak naprawdę znamy go głównie jako trenera Serie A. Trenera Ligi Włoskiej, nie do końca gdzieś poza nią. Czy właśnie powinien być na tym poziomie bardzo dobrych? Czy jednak swoje osiągnęli, a może po prostu ten Juventus przez tyle lat tak dominował, że miał tak dobrych zawodników? No patrząc na aktualną dyspozycję Juventusu, a jak się nie mylę, po powrocie do Juventusu, on już jest który? Drugi rok? Trzeci rok? Trenerem Juventusu?
Możliwe. Tak, i duży ma zawodników, no nie ukrywajmy, jednak Juventus ma dalej dobrych zawodników, bardzo dobrych zawodników. Arkadiusz Milik? Na przykład. No to też tych wyników jakoś w ostatnich latach nie mają takich dobrych. I właśnie tu bym go na tą chwilę umieścił. Mimo że przednie lata, jak obserwowałem Juventus, to jednak Napoli i Juventus to były dwa kluby, dwie drużyny, które obserwowałem w lidze włoskiej przez ostatnie lata. I Allegri z Juventusu naprawdę dobry wynik robił. Bym go na pewno umieścił z 2-3 lata temu poziom wyżej, ale patrząc na aktualny stan w tym momencie, myślę, że tu jest jego miejsce. Może troszkę w kolejności bym go przesunął jednak. Bym zamienił, no wystarczająco chyba tyle. No to teraz pan, który na pewno dogadałby się w szatni z Wojciechem Szczęsnym, Maurizio Sarri. Pamiętany przeze mnie głównie z Napoli, z jego czasu, kiedy w tamtej drużynie jeszcze brylował Lorenzo Insigne, kiedy był Dries Mertens, Marek Hamsik. No ale też jest to trener, który zdobył mistrzostwo z Juventusem. W Chelsea niby nie szło mu najlepiej, ale Ligę Europy wygrał z Chelsea, wtedy kiedy w tych rozgrywkach grała. No i w zeszłym roku nie można zapomnieć o tym, że właśnie z Lazio został wicemistrzem i dzięki temu Lazio wróciło do Ligi Mistrzów w tym momencie. Brakuje mi tutaj jeszcze do jednego poziomu dobry trener. Bo tu bym go umieścił. Nie jest wybitny, nie jest, według mnie nie jest jakiś bardzo dobry trener, ale na pewno swój poziom ma... No. Tak będzie lepiej. Swój poziom trzyma i potrafi drużynę poukładać, potrafi z tymi drużynami też osiągać dobre wyniki. Tak jak mówi Lazio, które w zeszłym sezonie wicemistrzostwo, to chyba jeden z większych sukcesów w ostatnich latach dla Lazio, bo zdecydowanie. Dość długo byli gdzieś tam poniżej 4-5 miejsca. Z Chelsea, tak jak mówisz, też dobre wyniki, mistrzostwo Włoch z Juventusem. To no też, no mówię, tak mówię, dobry trener na pewno jest, wyżej bym go nie dał, na pewno bym nie opierał się tu o zawodniku, bo też nie ukrywajmy, no Lazio nie ma jakichś dużych tych nazwisk, są dobrzy zawodnicy, jasne, że tak, ale to nie są te nazwiska, co miało Napoli w poprzednim sezonie, czy Juventus, tak, a mimo to osiągnął dobry wynik, więc to o zawodniku na pewno nie opierałbym jego oceny. Kolejny trener w takim razie, który tak naprawdę fenomenem zdobył serca wielu kibiców Premier League, Claudio Ranieri. Mistrzostwo Premier League z Leicester. Historia, której tak naprawdę chyba każdy w naszym wieku nie zapomni do końca z kibiców piłki nożnej, bo była to jedna z najgłośniejszych, ale też najpiękniejszych, można powiedzieć, historii, mimo że jesteś kibicem Ligi Angielskiej, ale chyba wtedy każdy kibicował Leicester. Wszyscy trzymali kciuki, nawet pamiętam, że koledzy, którzy również kibicują temu samemu klubowi co ja, trochę mnie skrytykowali, jak powiedziałem, że cieszyłbym się, jakby to mistrzostwo zdobyli właśnie w meczu z moim ukochanym klubem. Troszkę mnie wtedy skrytykowali wszyscy, że jak ja tak mogę mówić, ale to była właśnie taka historia, która łapała za serce. I tu nawet nie tylko trenerów, ale i kibiców wszystkich na pewno, bo no takie sytuacje zdarzają się rzadko. Ostatnią taką niespodzianką to chyba było Blackburn jeszcze w poprzednim wieku, tak? Ale nie możemy też zapominać, że Ranieri pomimo długoletniej kariery, mistrzostwo z Leicester to jego jedyne mistrzostwo w karierze. Czy w związku z tym to miejsce jest dla niego odpowiednie? Tak. Dobry trener. Tu bo też zrobi dobry trener, ukośnik swoje osiągnęli. To by pasowało. Okej. Tak, bo on sobie swoje osiągnął, ale też nie można powiedzieć, że opierał pana zawodnika, bo też w sumie tych nazwisk nie miał wielkich w tej drużynie. Też nie można powiedzieć, że właśnie, że miał dobrych zawodników, no bo on wtedy tych zawodników. Dokładnie. Wtedy niemu Leicester też zarobił na tych zawodnikach, na tych chłopakach. Przecież jak tam było porównanie, za ile ich ściągali, a za ile ich sprzedali, to Mares, Kante. Nie jedna akademia tak może powiedzieć, że ściągali, tak Ajax na przykład, czy Benfica, FC Porto w ostatnich latach ściągają za, no tak w cudzysłowie, drobne miliony, sprzedają za dużo, dużo większe kwoty i tak samo tutaj było. On na pewno nie opierał drużyny, na pewno nie było tak, że zawodnicy, miał dobrych zawodników i to oni
tak by oni byli efektem tego sukcesu, nie wiem, tak to nazwijmy. Tylko to jednak była jego dobra praca z tą drużyną, potrafił odpowiednio tą drużynę poukładać i osiągnął z nimi dobry wynik. Kolejna osoba, jeden z moich ulubieńców, Antonio Conte. Lubię go za jego energiczność, za to, jak bardzo ekspresyjnie się zachowuje za linią i to, że on za każdym razem żyje meczem. Każdym meczem, w którym jest trenerem, obojętnie czy trenuje Chelsea, z którą zdobył mistrzostwo, czy trenuje Tottenham, z którym nic się nie da wygrać, to jest trener, który swoją ekspresją czasami nawet zaraża widzów oglądających dany mecz. Żeby ci zaraz na koniec sezonu nie wypominali kibice Tottenhamu, że nic się nie da z nimi wygrać, że po 7 kolejkach nie mają dalej porażki. Więc dobry sezon na pewno dla Tottenhamu i to z trenerem wcale nie tak znanym wcześniej. Trenera Postecoglou na liście dzisiaj nie ma. Tak. Energiczny jest, to na pewno też mi się to podoba, jak on żyje tym meczem, to też ma wpływ na zawodników, ale też ja patrzę na pewno poprzez ocenę trenera, nie patrzę tylko na sukcesy. Też sukces, ja nie odbieram sukces jako tylko i wyłącznie zdobyte puchary, mistrzostwa, ale też za wynik, jaki osiąga z daną drużyną. Jak powiedziałem wcześniej, byli trenerzy, którzy osiągali wynik ponad miarę danej drużyny, ponad miarę danego klubu, tak, Ranieri. To jest sukces dla drużyny, jasne, mistrzostwo Anglii, ale na przykład takiego Rakowa Częstochowa 2 lata temu czy 3 lata temu sukcesem był półfinał Pucharu Polski. Dlatego ja też patrzę na to, dziś już to nie jest dla nich sukces, bo oni są zdobywcami Pucharu Polski i Mistrza Polski, więc to też są dla mnie jakieś kryteria oceny tych trenerów. Tak samo oceniam pod względem zarządzania zespołem. Tu na pewno go obniżę w tej hierarchii ze względu na to, jak on zarządza zespołem, jak on niestety się wypowiada często. Co ostatnio nawet chyba prezes Tottenhamu powiedział, że żałuje, że zatrudnił dwóch trenerów, bo nie do końca wpasowali się do jego koncepcji. Mieli nazwisko, ale nie potrafili odpowiednio wpasować się w koncepcję klubu, w drużynę. Przez to też Tottenham, mając nazwiska i wśród zawodników, i wśród trenerów, nie osiągał dobrych wyników, więc myślę, że dobrym trenerem jest, ale nic wyżej. Nic ponadto. Wobec tego teraz fenomen Premier League zeszłego sezonu, Roberto De Zerbi. No tu też na pewno tak wysoko nie dał, jest dobrym trenerem na tą chwilę, bo on też w sumie jest młodym trenerem, on nie jest trenerem starszej daty, także jasne. On jeszcze ma dużo przed sobą, jeszcze może sporo, no już słyszałem jakieś pogłoski o jakimś zainteresowaniu wśród większych klubów jego osobą, więc na pewno na poziomie dobrego trenera można go umieścić, zwłaszcza, że tak mówi, że on wcale do jakichś wielkich marek nie prowadził, a wyniki z nimi osiąga dość dobre. No przede wszystkim ostatnio Brighton, które to 6 miejsce w lidze i kwalifikacja do europejskich pucharów, pierwszy raz w historii klubu, także jest to na pewno dobry wynik. No to kolejny trener, tutaj już odchodzimy od Włochów już mamy spokój, natomiast zwycięzca Ligi Mistrzów z Jerzym Dudkiem, Rafael Benitez. Oprócz Ligi Mistrzów z Liverpoolem zdobył jedynie FA Cup, bez mistrzostwa. Z Walencją natomiast został mistrzem Hiszpanii i to jest osiągnięcie, nawet jak na te lata początek XXI wieku. Oprócz tego prowadził Inter, prowadził Napoli, ostatnio Celta Vigo. No ale właśnie, jak klasyfikujemy Beniteza? No tu na poziomie swoje osiągnął dobry trener, myślę, że to będzie jego miejsce. W hierarchii bym go troszkę wyżej pociągnął na pewno, jednak sukcesy miał większe niż większość tych trenerów, ale wyżej też bym go nie dał. Z racji tego, że jednak też prowadził dobre marki, a wyników z tymi markami aż takich nie miał, też miał dobrych zawodników. Sukcesów wydaje mi się, że stać było jego drużyny na większe sukcesy. To teraz kolejny trener. Trener, który dla mnie jest kontrowersyjny, chociaż wcale nie chce być. Kontrowersyjny pod tym względem, że nie do końca rozumiem, gdzie powinienem go umieścić. Thomas Tuchel. To jest trener, który potrafi zarówno wygrywać wielkie rzeczy z Bayernem, z Chelsea, z PSG, z Borussią Dortmund, ale z drugiej strony nigdy nie powalała mnie gra jego drużyn, jak na nią patrzyłem. Jaki zarys tam. Ja jako trener, jak się staram oglądać mecze, to nie oglądam jako kibic, choć czasami się zdarza.
ale bardziej właśnie szukam czegoś ciekawego, jakichś takich konceptów dla siebie. Tuchel jest jednym z takich trenerów, którzy są taktycznie naprawdę, można powiedzieć, geniuszami, ale właśnie ja mam takie wrażenie, że on nie potrafi tak by odpowiednio tej swojej koncepcji dostosować do tych zawodników albo przekazać im tą strategię, jaką on chce grać. Może dobrać zawodników do taktyki. Albo i dobrać zawodników do taktyki. Nie wiem, no w Chelsea na pewno miał utrudnione to, że jednak Chelsea nie patrzy na to, tak? Nie patrzą wielkie marki często, pomijając powiedzmy Liverpool, który dla mnie to jest fenomen, jak Klopp zmienił całe zarządzanie w klubie, że przestali ściągać wielkie nazwiska, zaczęli ściągać zawodników, których on chciał do drużyny i może jakby Tuchel trafił właśnie do klubu, który ściągnie mu zawodnika, który będzie pasował do jego koncepcji, to może i wyszedł na podobny poziom, że mógłby rywalizować o dużo więcej tych trofeów. Ale tak mówię, no musiałby trafić do takiego klubu, trafia do dużych marek i w każdej praktycznie, tak PSG, gdzie jednak ściąga się gwiazdy po to, żeby jednak koszulki sprzedawać, żeby się kasa zgadzała. No Chelsea to samo. Z Bayernem, no zobaczymy, w Bayernie w sumie dopiero jego praca się, można powiedzieć, że zaczęła, tak? Ale już tytuł mistrzowski zdobył. No tytuł mistrzowski zdobył, tak. Wiadomo. Chociaż prawda jest taka, że zeszły sezon w Bundeslidze był taki, że teoretycznie powinna go wygrać Borussia. Dokładnie, dlatego też ciężko go tak... Ocenimy go po pełnym, całym jednym sezonie, tak? Bo chyba, jak dobrze pamiętam, on przyszedł w trakcie sezonu do Bayernu. On chyba nie zaczynał. Był chyba trener Nagelsmann na początku. Wydaje mi się, że był Nagelsmann na początku, a potem właśnie Tuchel przyszedł, więc też ciężko go oceniać na tej podstawie. A jak będzie miał cały sezon dla siebie, choć słyszałem opinię, że nie za bardzo są zadowoleni właśnie z gry Bayernu. Powiem szczerze, oglądając ostatnio na żywo mecz Bayernu z Manchesterem United, no Bayern był dwa poziomy wyżej i tu też widać, tak mówię, widać jako trener, jak obserwuję, widać jego pomysł na grę. No, chce to wprowadzać, tego jestem ciekaw, jak w Bayernie mu pójdzie, bo w poprzednich klubach, tak mówię, no, miał problem tego typu, że zarząd chciał ściągać zawodników nie takich, jak on potrzebował do swojej koncepcji gry, tylko ściągał zawodników, którzy byli na topie, którzy się sprzedawali w cudzysłowie koszulkami i klub na tym zarabiał, więc też miał trudności, żeby tak pokazać cały swój potencjał. A teraz zobaczymy właśnie, będąc w topowym klubie, mając troszkę inny pion organizacyjny, zarządczy, w postaci właśnie zarządu Bayernu, który troszkę inaczej do tego podchodzi, nie chce ściągać gwiazd za miliony, tylko bardziej się jednak skupia na dobraniu zawodników pod strategię klubu, pod taktykę trenera. Ale Harry Kane może przyszedł. No, myślę, że akurat jego chciał. Takiego napastnika raczej każdy trener by chciał. Więc myślę, że na poziomie bardzo dobrych trenerów na pewno Tuchel się może znaleźć. Ja go tak oceniam ze względu na jego podejście pod taktykę, co lubię obserwować w jego wykonaniu. Kolejny trener, dla mnie dobrym trenerem jest na pewno. Pytanie, czy nie wyżej, chociaż jeszcze nie osiągnął swojego topowego poziomu, Eddie Howe. Też bym go tutaj dał, jednak młody trener, to jest młody trener, który ma całą przyszłość przed sobą. On już to pokazał i w poprzednim klubie Bournemouth, teraz pokazuje to w Newcastle. Naprawdę jego drużyny bardzo miło się ogląda. Nawet jak był w poprzednim klubie, to miło się patrzyło na to, jak Bournemouth grało odważny futbol. On nie chciał postawić ściany defensywnej, kreatywnie, odważnie, więc na pewno jest dobrym trenerem, a myślę, że przyszłość pokaże, że będzie wyżej w tej klasyfikacji, bo ma potencjał, jest fajnym gościem, bardzo fajnie się wypowiada, czytając jego wypowiedzi, obserwując jego pracę, którą też można zobaczyć na YouTubie, bo się znajdzie na pewno różne fragmenty jego treningów. Ja jeszcze mając dostęp do takich materiałów jako trener, to widzę i naprawdę podziwiam i jestem pewien, że będzie kiedyś na wyższym poziomie. To teraz tak, w zeszłym sezonie Newcastle rewelacja Premier League, Brighton tak samo, brakuje nam trzeciej rewelacji, Unai Emery i Aston Villa. Tutaj też europejskie puchary po latach, ale oprócz tego nie zapominajmy, że Unai Emery to jest trener Liga Europy. 4 zwycięstwa, 3 razy z Sevillą, raz z Villarrealem, w pamiętnym finale.
zwycięstwo Villarrealu. Do tego też mistrz Francji z PSG chociażby. I tak naprawdę, jak sobie sprawdzałem przed dzisiejszym nagraniem, w każdym zespole, który prowadził, miał naprawdę bardzo dobre statystyki. Pomimo, że kibice Arsenalu nie do końca byli co do niego przekonani. No tu tak właśnie bym się wahał, między dobrym a bardzo dobrym trenerem. Bo jednak Sevilla, Villarreal, tam też gwiazd nie miał wielkich, a no wiadomo, Sevilla potem się rozkręciła pod jego rządami, że tak to nazwę. Więc nie można na pewno dodać do rubryki, że miał dobrych zawodników, ale jest dobrym trenerem, na pewno jest dobrym trenerem, bo same sukcesy już mówią same za siebie. Ale tak mówię, no mam tu wątpliwości, czy gdzie go umieścić, czy dobry trener, czy bardzo dobry trener. Także może zostawmy to jeszcze na później. Ewentualnie możemy go dać na początku dobrego trenera z takimi aspiracjami na bardzo dobrego. Wobec tego kolejny pan, Mikel Arteta, obecny trener Arsenalu, któremu bardzo dobrze idzie, jak do tej pory w kanonierach. Mistrzostwo troszkę na własne życzenie przegrane, ale z drugiej strony jest to trener też młody, ciągle uczący się i mający plan na ten Arsenal. Tak, no to też trzeba zaznaczyć, jednak od kogo się szkolił, tak? Co myślę, że ta osoba też się tutaj pojawi za niego. Oczywiście, zdecydowanie. I jednak będąc u boku takiego trenera na pewno dużo można wyciągnąć, co właśnie pokazuje w Arsenalu swoją pracą, osiągając też dobre wyniki, tak jak mówisz, no też trzeba właśnie go troszkę usprawiedliwić, no przegrali ten mistrzostwo na własne życzenie, myślę, że jakby utrzymali intensywność, tempo pierwszej tak jakby części sezonu, to daliby radę dotrwać i wygrać to mistrzostwo, tylko właśnie ten brak doświadczenia takiego samodzielnego prowadzenia drużyny mógł spowodować, że troszkę ich przeciążył tych zawodników, przez co potem tych wyników brakło i stracili te szanse na mistrzostwo. A szkoda, bo szczerze powiedziawszy, trzymałem kciuki za nich. Byłoby to coś nowego, coś ciekawego, jednak ostatnie mistrzostwo Arsenal zdobył za Wengera, to też już trochę minęło. Pytanie, czy właśnie Arteta jest już w tym momencie bardzo dobrym trenerem, czy na razie jeszcze dobrym, tak samo jak Emery, aspirującym, żeby być jeszcze lepszym? Pamiętajmy, że on dopiero jeden ma 3-4 sezony, coś takiego. No 3 może mało, chyba troszkę więcej. 4 sezony, coś takiego jest dopiero, albo 3-4, nawet nie wiem dokładnie ile. No ale to jest też jego pierwsza tak samodzielna praca, więc wcześniej asystent. Od razu go wrzucaj na poziom trenerów, którzy zdobywali mistrzostwo świata czy Ligę Mistrzów. No nie wiem, dałbym go jednak dobrego trenera koło Unai Emery'ego. Okej, okay. W takim razie następny trener Jose Mourinho. Czy dałem go w dobrym miejscu? Czy jest naszym zdaniem Mourinho, czy The Special One jest wybitnym szkoleniowcem? Na pewno jest wybitnie charakterystycznym. Ale też tu trzeba, co do Mourinho, to też czytając jego książkę Anatomia Zwycięzcy, chyba to tyle, jak się nie mylę, też trzeba przyznać, że to też poznałem tak by z innej strony jego osobowość. Jest charakterystyczny, jasne, ale to jest, nie wiem jak to powiedzieć, psycholog nawet by można bardziej powiedzieć niż trener. On wie jak odciągnąć uwagę od zawodnika, żeby skupili się na nim, żeby zawodnicy mieli spokój od wszelkiej krytyki. Jest wybitnym szkoleniowcem, top, raczej bym go nie dał, ale jest wybitnym szkoleniowcem i jego w sumie bym nawet tutaj dał ukośnik. Vitor Frade, portugalski trener, który jest twórcą periodyzacji taktycznej, bo jednak Mourinho i Frade się uzupełniają. Mourinho jest praktykiem, który wprowadził to jako pierwszy trener tak oficjalnie w sumie w nowoczesną piłkę na światowy poziom. I też pamiętajmy, periodyzacja taktyczna Vitora Frade bardzo długo, w sumie do dzisiaj, jest stosowana i tu Mourinho na pewno tym się wybił, że troszkę zmodyfikował, tak by no, zrewolucjonizował w pewnym momencie piłkę nożną na tym światowym poziomie, bo jednak Chelsea za jego rządów była jego najlepsza drużyna, jaką prowadził. On ją stworzył w sumie wtedy. 3 tytuły mistrzostw. Tak, tu finał też w Lidze Mistrzów, pamiętam, trochę mu się nie udało,
Ale dwukrotnie Ligę Mistrzów wygrał. Z Porto, z Interem. Oprócz tego z Interem też Mistrzostwa Włoch, Mistrzostwo Hiszpanii z Realem Madryt. Tak, ja myślę, że to jest wybitny szkoleniowiec. Tak mówię, to nie tylko i wyłącznie jego sukcesy za to odpowiadają, ale to właśnie jak zrewolucjonizował futbol, zdetronizował w sumie Manchester United w pewnym momencie, co też chyba nie wiem, czy Sir Alex Ferguson nie ma najgorszego bilansu z nim i z Guardiolą. Z jednym z nich, ale wiem, że z drugim też nie ma zbyt korzystnego bilansu jako trener, więc tu bym go biorąc te kryteria pod uwagę, sukcesy i to jak to, co wprowadził do światowego futbolu, to bym go tu umieścił. Okej, okay, no to teraz kolejny trener, który może być kojarzony z Ligą Hiszpańską, podobnie jak przez pewien czas Mourinho, Diego Simeone. Już po Czupryniu go poznałem. To jest lider Atletico od lat, jeden z najdłużej pracujących trenerów w top 5 ligach obecnie i nadal nie ma dość. Jego styl taktyczny może nie jest nadzwyczajny i nie zachwyca oka czasami, ale właśnie jest niesamowicie skuteczny. No, zdobył w końcu z Atletico mistrzostwo, dwukrotnie był w finale Ligi Mistrzów, gdzie ulegał Realowi Madryt. Czy jest on bardzo dobrym trenerem, czy już? Jest bardzo dobrym trenerem, tak? Mówisz tutaj aspekt taktyki, to jak on prowadzi drużynę, jak się zawodnicy i jego zawodnicy się wypowiadają na jego temat, tak? Już mówiłem, kryteria, które ja na przykład biorę pod uwagę, oceniając trenerów lub wypowiadając się na ich temat, to jest właśnie to, jak on zarządza zespołem, jakie sukcesy osiąga, ile pucharów wygrywa. I tutaj na pewno to zarządzanie zespołem z jego strony też jest na wysokim poziomie. Aspekty taktyczne, które też biorę pod uwagę w tej ocenie, też pokazują właśnie, jak, mimo że to nie było przyjemne dla oka, jasne, Atletico to jest ściana defensywna, tam się raczej kreatorzy za bardzo nie odnajdują, ale jednak poprzez swoją taktykę, trochę przypominającą Mourinho już następnych lat, bo jednak Mourinho też już w poprzednich, na następnych latach to już jest ten sławny bus Mourinho, jednak ta taktyka się sprawdzała na tyle, że osiągał dobre wyniki. Tak mówię, nie są to puchary, ale są to też sukcesy, bo jednak, no wiadomo, mistrzostwo zdobył, to jest puchar, ale są też sukcesy właśnie jak dojście do finału, więc tu na pewno na poziomie bardzo dobrego trenera. To teraz kolejny trener, który też mistrzostwo Hiszpanii zdobył i to ostatnie mistrzostwo, Xavi. To jest trener, wiadomo, mojej Barcelony. Nie daje go do bardzo dobrych trenerów, bo tak uważam. Na ten moment dla mnie jest to dobry trener. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Tak, raczej bym go dał do dobrego trenera. Na podobnym poziomie co Eddie Howe czy Deservi. Oni obaj są też młodymi trenerami. Xavi też jest młodym trenerem, więc myślę, że jeszcze przyszły... No, młodym trenerem w sumie jest. Więc jeszcze przyszłość przed nim. Zobaczymy, co osiągnie w przyszłości. To teraz... Chyba mój ulubiony, jeden z dwóch ulubionych, bo jeden wiadomo będzie później i to czekamy na niego. Natomiast jeden z dwóch moich ulubionych w historii trenerów Barcelony, czyli Frank Rijkaard. To jest trener, który miał doskonały, zwłaszcza jeden sezon i to była końcówka Ronaldinho i sam początek Messiego. Chociaż tak naprawdę Messi ledwo jeszcze w Barcelonie zaczynał. Bardziej pamiętam go Ronaldinho, sezon kiedy wygrali Ligę Mistrzów z Arsenalem, zdobyli mistrzostwo, zdobyli wtedy też Super Puchar Hiszpanii, 3 trofea w jeden sezon, ale oprócz tego Rijkaard przez całą swoją karierę większych sukcesów niż to tak naprawdę nie miał. No i myślę, że na tym poziomie można byłoby go umieścić, tak samo jak Ranieri czy Benitez. Podobny tak by według mnie kryterium oceny, jeżeli chodzi o niego. Dobry trener, ale tak naprawdę w jednym sezonie miał taki swój błysk i tyle, można powiedzieć, bo mówisz, że podobnie jak Ranieri, no to tak można to ocenić. Sezon, ale no, jeden sezon, ale pozostałych nie miał też jakichś takich tragicznych, no nie ukrywajmy, no nie jest, nie można też opierać go o to, że miał dobrą ekipę do osiągania tych wyników, też coś swojego wprowadzał. To teraz następny trener, ja podejmuję decyzję i nie zgodzę się z żadną inną. Top of the top, Johan Cruyff. To jest człowiek, który jako trener zrewolucjonizował piłkę nożną kompletnie.
to, co on zrobił z Barceloną, wiadomo, nie wygrała ona aż tyle, ile by mogła, co by się mogło wydawać przez to, co zrobił Cruyff i ile zrobił, ale dla mnie jest to top of the top. Zgodzę się ewentualnie na wybitnego szkoleniowca, bo na pewno nie niżej. Jest na pewno na topie. Tutaj ja myślę, że jeżeli jest ten drugi trener holenderski, o którym ja myślę, który on zaczął jakby tą rewolucję. Rinusa Michelsa nie ma, byłby na pewno top of the top, to ale właśnie, to nie są nasze lata. To wiadomo. Myślę właśnie, że Rinus Michels byłby na równi z nim, bo to jednak on zaczął jakby całą rewolucję holenderskiej piłki. Cruyff to był drugi etap. Tak, Barcelona Cruyffa to też ten Dream Team, tak, przesławny. 4 mistrzostwa, Liga Mistrzów wygrana. Więc tu na pewno on jest top, tak mówię, tylko jakby był Linus Michels, to on byłby pierwszy, drugi byłby Cruyff, bo jednak Michels to jest też trener, który w sumie wprowadził coś, co do dziś funkcjonuje, tylko jeszcze ulepszył to aktualnie chyba najlepszy trener na świecie, więc jest rewolucja cały czas widoczna, bo taka ewolucja bardziej piłki nożnej prowadzonej przez Michelsa, drugi był właśnie Cruyff, a następny myślę, że za niedługo. Czyli zgadzamy się, że Cruyff na topie. Tak, to na pewno jest trener na topie. W takim razie myślę, że następnych paru trenerów dosyć szybko wybierzemy, bo nie mamy o nich aż tak dużo pojęcia, natomiast trzeba na pewno docenić ich klasę. Pierwszy to Mircea Lucescu, który bardziej jest znany z tych lig dla nas niezbyt często oglądanych, Liga Ukraińska, Liga Turecka, ale tam naprawdę mnóstwo tytułów mistrzowskich. Z Szachtarem też zdobył Puchar UEFA, jeżeli dobrze pamiętam. Także no, na pewno jest to trener, o którym nie można zapomnieć, chociaż ludzie może go aż tak dobrze nie znają. Tak, nazwisko mi znane, ale no, też tak wymieniłeś kraje, w których pracował. No na pewno jeżeli chodzi o Ligę Ukraińską, tak wymieniłeś, no to tu ktokolwiek prowadził w tamtych czasach Szachtar, tu mógł wygrywać co sezon. Szachtar nie miał sobie równych, tak jak Bayern przez ostatnie 10 lat w Niemczech. To była dominacja. Za Lucescu to była ta era Szachtara, gdzie ściągali Brazylijczyków i później sprzedawali za miliony, typu Douglas Costa czy Alex Teixeira. To byli zawodnicy, którzy wtedy rządzili Szachtarem. On z Szachtarem zdobył 8 tytułów mistrzowskich. Do tego zdobył jeszcze jeden na Ukrainie z Dynamem Kijów. 2 tytuły mistrzowskie w Turcji i 2 w Rumunii. Mniej znane ligi, ale dobry trener, na pewno trzeba go uznać i trzeba go mieć na tej liście. Kolejny, też może mniej znany, nie wiem czy kojarzysz, z nazwiska myślę na pewno, Carlos Bianchi. To jest trener, który jest kojarzony i znany przede wszystkim w Argentynie. On w Argentynie sięgał po mistrzostwa kraju, 4 tytuły mistrzowskie, oprócz tego, przepraszam, 4 z Boca Juniors, do tego 3 tytuły mistrzowskie z Vélez. Także 4-krotnie wygrywał Copa Libertadores. Nie jest to aż tak znany trener dla nas, bo jest to trener, który już nie trenuje, jest to trener, który nie był trenerem w Europie, co zdecydowanie nas interesuje bardziej, ale jest to też trener, który na liście powinien być. Nie wiem, czy wiesz, nie podejmę się na ten temat. Tak, wiesz, tu akurat za dużo o nim nawet nie wiem, więc myślę, że czytałem o trenerze Biankim parę razy. Na pewno był to klasowy trener. W Argentynie wielu ludzi twierdziło nawet, że był to najlepszy trener w historii tego kraju, ale to już nie nam oceniać, tak jak mówię, wstawiamy go na listę, bo po prostu powinien się moim zdaniem na niej znaleźć. Kolejny trener to jest trener, jeżeli nie poznajesz, Otto Rehhagel. To jest trener, który zdobył Mistrzostwo Europy w 2004 roku z reprezentacją Grecji. Z reprezentacją grającą, obecnie by się chyba o tym powiedziało, taki trochę antyfutbol, broniącą się za wszelką cenę i strzelającą bramkę głową Haristeasem w każdym meczu. Tak, bardzo defensywny też. Ja tam akurat coś tam pamiętam z tych mistrzostw, ale to akurat już potem, jak zostałem trenerem, to często właśnie na analizach wracaliśmy do tego, jak defensywnie gra Grecja. Więc tu no, na pewno trzeba przyznać, że taktycznie dobrze się przygotował do turnieju, że wygrali ten turniej. Mimo, że dla Oka też to nie było przyjemne. Ale no nie wiem. Nie można też zapominać
że oprócz mistrzostwa z Grecją, to nie było jego jedyne mistrzostwo, zdobył dwa mistrzostwa Niemiec z Werderem Bremen, no i najważniejsze, zwycięski skład Kaiserslautern, mistrzostwo Lautern w Bundeslidze, także autorstwa Rehagela. No i myślę, że nie dałbym go wyżej, tak, jest dobry trener. Swoje osiągnął sukcesy, tak, to wcześniej miałeś napisane, więc... Wobec tego kolejny niemiecki dobry trener, Otmar Hitzfeld, który z Bayernem zdobywał zarówno Ligę Mistrzów, jak i Mistrzostwa. To było 5 tytułów mistrzowskich z Bayernem Monachium w Lidze Niemieckiej, co jest chyba największą ilością, jeśli chodzi o tych trenerów, których my możemy pamiętać spośród ogólnie historii Bayernu Monachium. Oprócz tego Ligę Mistrzów i dwa Mistrzostwa Niemiec zdobywał też z Borussią Dortmund. Więc wypalił w kilku klubach, ale też chyba nie wiemy na jego temat aż tak dużo. Na pewno jest to dobry trener. Co, czy masz jakieś coś do dodania na ten temat? Myślę, że nie. Myślę, że może zostanę tu powiedziany. No to kolejny. Tego pana kojarzę już trochę bardziej. Jupp Heynckes. Co tutaj wiemy? Wiemy, że Ligę Mistrzów zdobywał z Bayernem Monachium, zdobywał z Realem Madryt. Z Bayernem sięgał też 4 razy po mistrzostwo i w Bayernie kończył karierę. Było to już za czasów Lewandowskiego. Tak, i tu bym go na pewno dał też wyżej, do bardzo dobrych trenerów. Jednak Bayern za jego kadencji też dla mnie to było miłe oglądanie tej drużyny. Poza sukcesami właśnie też potrafił zjednoczyć szatnię, bardzo dobrze zarządzał zespołem, taktycznie drużynę też potrafił. Tu akurat mi się wydaje, też nie będę grał w speca, ale ja mam takie wrażenie, oglądając Bayern, że to jest właśnie trener, który taktykę ustawiał pod zawodników, których miał do dyspozycji. I myślę, że to też był właśnie efekt, te sukcesy to był właśnie efekt tego, że on potrafił sam być elastycznym pod tym względem, że dostosowywał siebie, swoją koncepcję pod to, jakich miał do dyspozycji zawodników. Więc to jest dobre miejsce dla niego. Kolejny trener, którego ja nie oceniał zbyt wysoko. Hansi Flick. Hans-Dieter Flick. Trener jeszcze do niedawna reprezentacji Niemiec, zwolniony po fatalnych wynikach reprezentacji. Wysoka porażka z Japonią, przegrana z reprezentacją Polski w meczu towarzyskim, ale też trener, który z Bayernem Monachium wygrywał Ligę Mistrzów i dwa Mistrzostwa Niemiec. Troszkę mieszane uczucia na jego temat. Jeżeli chodzi o Flicka, to akurat trener, którego obserwowałem, jego poczynania od Bayernu poprzez reprezentację, i ja mam takie podejście do tego, takie zdanie jest moje, że jeżeli chodzi o Bayern, tam miał zawodników najlepszych w lidze niemieckiej, jednych z najlepszych w Europie, dzięki którym mógł realizować swoją koncepcję gry. Problemem reprezentacji Niemiec, to już nie tylko teraz za kadencji Flicka, ale i poprzednie lata, według mnie problemem największym jest to, że oni po prostu już nie mają takiego materiału ludzkiego. Tam jak się spojrzy na listę obrońców, to masz już dwóch, praktycznie można powiedzieć, emerytów. A reszta to są cały czas zmiany, młodzi, który nagle ma dobry moment w klubie, zostaje powołany. Oni cały czas uzupełniają luki, które im brakuje, już nie mają takich zawodników jak kiedyś, że byli w stanie przez kilka lat grać na takim poziomie światowym i tą reprezentację ciągnąć. Trochę mają kryzys, trochę mają problem. A sam młody Musiala nie wyciągnie całej drużyny. No. Chociaż jest to wybitny na pewno zawodnik, młody, ale... Myślę, że... Jeden z niewielu. Ja bym do momentu jak... Dla mnie Flick jest dobrym trenerem, na razie bym go dał na poziom dobrego trenera, tylko w hierarchii na pewno o wiele wyżej. Jeśli na poziom, powiedzmy, Allegriego, Beniteza, może troszkę, no jakieś tutaj powiedzmy. Ale uważam, że... To ja bym chciał Rijkaarda dać wyżej. Ale uważam, że jest w stanie też wejść na wyższy poziom, tylko tak mówię, to jest akurat trener, który nie jest tak elastyczny, że będzie dostosowywał swoją taktykę pod zawodników, których ma, tylko bardziej będzie narzucał swoją koncepcję gry, nie będzie zmieniał systemu, raczej będzie kombinował. Jest też takim kreatorem, jest trenerem, który na pewno jak jeszcze trafi mu się dobra oferta pracy, to może dużo, dużo osiągnąć i być poziom wyżej. Ale w tym momencie, no przez te trochę
przez ten problem z reprezentacją Niemiec, choć bardzo go cenię, bardzo go szanuję za tą pracę, jaką Bayern zrobił, by się na to miło patrzyło, ale no niestety ta reprezentacja troszkę, jeżeli mamy oceniać tak jak jest, no to niestety troszkę obniżyła mu te loty. No to jestem bardzo ciekaw w takim razie, co powiesz o następnym trenerze, bo jest to nowy trener reprezentacji Niemiec, jeszcze młodszy, Julian Nagelsmann, który mnie zachwycał, jak trenował RB Leipzig. To była wtedy drużyna, która naprawdę w Europie aspirowała bardzo wysoko, mimo że to były dopiero jej początki. Nagelsmann jest na poziomie takiego Erdiego Hała. To są młodzi trenerzy, którzy mają swoją koncepcję, są innowacyjni. Tu też trzeba już pamiętać o tym, że Nagelsmann to chyba pierwszy trener, jak dobrze pamiętam, co w Hoffenheim wprowadził ten duży ekran, na którym na bieżąco analizował trening, więc tu na pewno trzeba to uwzględnić, że jest jakimś stopniu innowatorem, że troszkę wprowadził innowacje, zwłaszcza tej technologicznej, co do treningu. W Bayernie mu się nie powiodło, a szkoda. Myślę, że może za wysokie progi na razie to były dla niego duży klub. Zobaczymy, jak reprezentacja w sumie mu pójdzie. Ale na pewno jest dobrym trenerem, tak jak mówię, na poziomie Eddiego Howe'a w tym momencie, jeszcze przed nim myślę, że dużo sukcesów. Kolejny trener i tutaj mógłby moim zdaniem nawet trafić obok Southgate'a. Zobaczymy, jak ty, co ty powiesz. Lucien Favre. On prowadził przez jakiś czas Borussię Dortmund. Borussia w tamtym czasie jedyne, co zdobyła, to Superpuchar. Obok tego dwa razy Mistrzostwo Szwajcarii z FC Zurich, Puchar Kraju. Natomiast wielu ludzi stawia Favra jako jednego z lepszych trenerów obecnie na świecie. Nie wiem, co w nim ludzie widzą. To jest takie słynne 9 sekund ciszy. Nie, powiem ci tak. On z tego, co ja o nim czytałem, to też ma naprawdę umysł taktyka na wybitnym poziomie. Ale właśnie wyniki za tym nie przemawiają. I pytanie dlaczego, nie mam pojęcia, czy właśnie tu jest problem z tym, że nie potrafił dostosować taktyki do zawodników, nie miał zawodników, którzy mogli realizować jego koncepcję gry. Gdzieś mi, pamiętam, taki artykuł mignął, że to jest jeden z taktycznych geniuszy, nie jest może na jakimś wybitnym poziomie, czy bardzo dobrym poziomie jeszcze, ale jest uznawany, jest szanowanym trenerem właśnie przez to, że jest takim geniuszem taktycznym, w cudzysłowie geniuszem taktycznym, bo to też tak mówię, no nie jest to wybitny umysł na poziomie tam Mourinho, Guardioli czy tam innych trenerów, którzy taki poziom jednak prezentowali, ale dla mnie dobry trener, zobaczymy. No, on już też młody raczej nie jest, nie wiem. Ale może trafi wreszcie na taką drużynę, gdzie... Właśnie, zobaczymy, jak to pokaże przyszłość w jego wykonaniu. Bo może faktycznie jeszcze nie trafił w takie miejsce, gdzie może realizować w 100% swoją koncepcję gry. To teraz chyba kolejny dobry trener, Christophe Galtier, który dwa mistrzostwa Francji, z PSG wiadomo, z PSG każdy zdobywa mistrzostwa. Ale jemu udało się oprócz tego przełamać hegemonię PSG i zdobyć mistrzostwo z Lille. Co było naprawdę niezłym wyczynem i też muszę powiedzieć, bo też to wyczytałem, wszystkie drużyny, które prowadził jak do tej pory, średnia 1,57 punkta na mecz, to było minimum z drużyną, ze wszystkimi pozostałymi miał wyższe średnie punktowe w meczu. Myślę, że też można go tu zostawić, samo to, że przejmował właśnie te rządy PSG we Francji, myślę, że to będzie... To teraz kolejny trener z jednego z twoich ulubionych klubów, byłego, Manuel Pellegrini, który też zdobył mistrzostwo drugie w historii klubu, w historii Manchesteru City, mistrzostwo Anglii. Do tego sięgał z nimi dwukrotnie po Puchar Ligi. Z Realem Betis ostatnio Copa del Rey, też Betis naprawdę stoi wysoko za jego czasów w La Lidze. Wiem, że ty La Ligę troszeczkę mniej śledzisz niż ja. Ja muszę powiedzieć, że Betis ostatnio naprawdę wygląda świetnie. Przemyślane transfery, drużyna dobrze ułożona i drużyna będąca w tabeli licząca się naprawdę w kontekście europejskich pucharów. To bym go tu zostawił.
Ekspert La Liga, pewnie ci ufa, ale też jednak, ja go pamiętam właśnie z czasów Ligi Angielskiej, też, on chyba też wcześniej jeszcze był w Hiszpanii, tak? Dobrze coś kojarzę? Że... On prowadził wiele drużyn w swojej karierze. Coś mi się tak obija, że gdzieś tam w głowie mi coś tak świta, że chyba też Real kiedyś prowadził. Nie prowadził jest... Real Madrid, tak. No, ale to też na poziomie dobrego trenera, tylko myślę, że tu w kolejności na pewno był, można go też wyżej gdzieś dać. Wobec tego kolejny trener, którego dla mnie to jest jeden z moich ulubionych trenerów, pod względem jego podejścia, pod względem jego taktyki, ale przede wszystkim podejścia do zawodników, Marcelo Bielsa. To jest jeden z moich ulubionych trenerów, chociaż trener bez większych sukcesów. No i tu można go dać, ja bym go dał na poziom... No, kurczę, ciężko. Bardzo dobry czy dobry trener. Wybitny na pewno nie był szkoleniowcem, ale... No jest to trener z moich notatek. Mistrzostwo Championship zdobył z Leeds, czyli mistrzostwo drugiej ligi. To nie jest wielkie osiągnięcie. Z reprezentacją Argentyny był mistrzem olimpijskim. Obecnie prowadzi reprezentację Urugwaju. Z nią ma na ten moment średnią powyżej 2 punktów na mecz. Więc to jest... Tak, mówię, że... Natomiast Urugwaj to jest też dobra reprezentacja. No tak mówisz, no dobrze zarządza ludźmi, bardzo dobre relacje miał z zawodnikami, co też tam pamiętam, że Mateusz kiedyś się wypowiadał, jak grał w Leeds pod Bielsą, że bardzo go szanowali, że są zawodnicy wymagający trener. Tu na pewno, nie wiem jak to było opisywana koncepcja gry Bielsy. Wiem, że tam naprawdę to było coś, co wyróżniało Leeds, tak? Ta obrona indywidualna, nie strefowa. Pressing indywidualny na zawodnika z piłką, tam wszyscy zasuwali, aż miło się na to patrzyło, ale na dłuższą metę to się też, niestety w Premier League to się nie sprawdziło, to podobnie myślę, że jak z Artetą było, że no, ta intensywność musi być trochę rozłożona jednak, takie lidze, gdzie się gra po 50-60 meczy w sezonie, dodając do tego rozgrywki europejskie, więc no, te lidze troszkę się przejechało, troszkę brakło im. No tutaj właśnie z racji tego, że on ma też swoją koncepcję gry, która go wyróżnia, ale właśnie brak tych sukcesów to coś tak pomiędzy dobry trener a bardzo dobry trener wyglądał. To zostawmy go na razie tutaj, bo nie wiemy, gdzie jeszcze będziemy przyporządkowywać kolejnych trenerów, żeby nam wystarczyło miejsca. Teraz myślę, że przechodzimy do trenerów, którzy będą wysoko. Ten pan od razu idzie na top of the top. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Pep Guardiola. To jest trener, który już 2 razy zdobył Ligę Mistrzów z Barceloną, 3 razy mistrzostwo, Ligę Mistrzów zdobył z Manchesterem City, tam już 5 razy był mistrzem Anglii, z Bayernem także 3-krotne mistrzostwo Niemiec, z każdą drużyną, w której jest, zdobywa najwyższe trofea. Trzeba przyznać, że jest to trener, który jak do tej pory trenował tylko dobre, topowe drużyny, które miały budżet, które miały najlepszych zawodników, ale jednak jest na tym topie. Jest na topie i choć wielu jeszcze się, to na pewno będzie dla wielu osób może kontrowersyjne, że tak go oceniamy, ale myślę, że właśnie Guardiola na topie jest i tutaj to jest właśnie ten trzeci trener, o którym mówiłem, tak? Rinus Michels to był pierwszy, który zrewolucjonizował futbol w tam poprzednim wieku, kontynuatorem był z słynnym Dream Teamem Cruyff i właśnie trzecim trenerem, który dalej rewolucjonizuje tą samą ideę, koncepcję gry, jest Guardiola i tu nawet jest bardzo fajna książka o Guardioli w nawiązaniu do futbolu południowej Ameryki, nawet chyba kiedyś tą książkę dostałeś, nie? Bardzo możliwe. Dobrze kojarzę. Bardzo możliwe, że ją też przeczytałem. Na pewno przeczytaj. Tu akurat mówię, Guardiola jest tym trenerem, który... Bo mówię, to może być kontrowersyjne z racji tego, że tak powiedziałeś, prowadził same topowe drużyny, z tymi drużynami osiągał sukcesy, ale właśnie to, jak on też zrewolucjonizował futbol, ta jego sławna tiki-taka z Barceloną, to go na pewno stawia na wysokim miejscu i to, że on jemu jest ciągle mało. On nawet jak wygrywa, to on dalej chce dążyć do takiej perfekcji, to jest taki perfekcjonista. On może czasami gdzieś tam czytałem, że jego minusem, w jakimś tam rankingu to było, jakiś, jego minus to jest
że czasami za bardzo chce i za bardzo kombinuje. I no tak mi się wydaje, że on też parę razy sobie stracił szansę na dopisanie kolejnego triumfu Ligi Mistrzów, bo za bardzo kombinował w poprzednich latach w City czy w Bayernie. Choć w Bayernie może nie aż tak, ale w City w poprzednich latach trochę za dużo kombinował i przez to stracił szansę na wcześniejszy triumf z nimi. Teraz mu się to udało, w pełni zasłużenie i uważam, że to jest... Myślę, że mimo wszystko jest to obecnie jedyny trener, który byłby w przyszłości w stanie przeskoczyć Cruyffa w naszej hierarchii. Ale na to... Który byłby w stanie. Na ten moment absolutnie nie. Natomiast kiedyś w przyszłości możliwe. Myślę, że tak. Kolejny trener. Ja osobiście, tak wiem, jestem za Barceloną i wielu ludzi by mnie za to zabiło, ale szczerze uważam, że jest trenerem, który trafił na dobrych zawodników, a nawet troszeczkę przereklamowany. Przepraszam wszystkich kibiców królewskich, Zinedine Zidane. Ja wiem, wygrał dużo, 2 mistrzostwa Hiszpanii, 3 Ligi Mistrzów, ale Real Madryt to jest klub, który dominuje od lat. W Lidze Mistrzów zwłaszcza, ale także w Hiszpanii. Jest to jeden z dwóch najlepszych klubów. Zinedine Zidane prowadził jak do tej pory w swojej trenerskiej karierze tylko i wyłącznie Real. Tylko na podstawie Realu możemy go rozliczać. Nie wiemy, jakby sobie radził w innych drużynach. Miał oferty z reprezentacji Francji i nie tylko. Nie korzystał z nich, więc nie do końca wiemy, czy jest to trener, który tak naprawdę jest naprawdę dobrym trenerem, czy jest to trener, który miał naprawdę wybitnych zawodników. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric. To są zawodnicy z topu światowego w całej historii piłki nożnej. I nie można tego podważać. No i właśnie takie opinie na nim chodzą, że ciężko stwierdzić, jak jako trener, jaką on ma koncepcję gry, bo miał najlepszych zawodników na świecie i tak często ja też nie analizowałem jakiegoś dogodnie Realu Madryt, nie czytałem różnych analiz Realu Madryt. Real Madryt gra sam, oni nie zawsze potrzebują trenera nawet. Ale czytałem na pewno taki, czytałem wypowiedź trenera, że tam bardziej było oparte wszystko na indywidualnościach. Po prostu Zidane się wydaje dawał taką swobodę zawodnikom. Nie oczekiwał od nich cudów. To był taki trener, który chciał po prostu wydobyć zawodnika, to są najlepsze. I ja bym go może umieścił wyżej, że był dobrym trenerem, bo jednak te indywidualne podejście do zawodnika na dobrym poziomie. Ale to też się zgadza, że no miał dobrych zawodników. Jestem ciekaw właśnie, jakby sobie poradził w innym drużynie, ale to jest to samo co z Guardiolem. Też jestem ciekaw, jakby sobie poradził w klubie dobrym, a nie bardzo dobrym, albo najlepszym. Mało budżetowym. Tylko, że Guardiola te sukcesy osiąga na bieżąco, a Zidane jednak tam dobrze, że wygrał tą trzy razy tą Ligę Mistrzów, mistrzostwo w Hiszpanii, tak? Ale jestem ciekaw właśnie, jakby było, gdyby dłużej prowadził ten Real, czy jakby prowadził inną drużynę, co by było dalej, jak się by dalej wyniki osiągnął. Kolejny trener, dla mnie wybitny szkoleniowiec i jedyny na świecie, który zdobył mistrzostwa we wszystkich top 5 ligach, Carlo Ancelotti. PSG, Real Madryt, Milan, Chelsea i Bayern. Mistrzostwa w każdej z tych drużyn. I tu się zgodzę, też wybitny szkoleniowiec. Też nie rozumiem, jak ktoś mówi, że jest poza dziesiątką. Dla mnie to jest, on jest w dziesiątce najlepszych trenerów na świecie, w historii. Obok wielkich nazwisk, których tutaj też może i nie ma na tej liście, bo tak jak mówię, są trenerzy, których my bardziej kojarzymy. Nie ma tu trenerów właśnie typu Rinus Michels, domyślam się tak, Sermat Basby, Wieszanki, takich trenerów tu nie ma, ale myślę, że on by mógł spokojnie tam gdzieś o top 10 zahaczyć, nawet z tymi trenerami legendarnymi, których na tej liście nie będzie. Dam go tak, nie wiem czy się zgodzisz, że przed Mourinho, raczej przed Mourinho, czy... Tak. Ciężko stwierdzić. Może, mniej więcej może w okolicach. Mniej więcej w okolicach. Kolejny trener wobec tego, na pewno bardzo dobry czy wybitny, nie wiem, Jurgen Klopp. Co sądzisz na temat Kloppa, który z Liverpoolem już zdobył mistrzostwo, zdobył Ligę Mistrzów, zdobył puchar, z Borussią Dortmund 2 razy był mistrzem. No ale właśnie, ten Liverpool, on zdobywał swoje, a teraz tak troszeczkę znowu w kratkę. No i to jest, jak to się niektórzy śmieją, że to jest ten słabny 6-7 sezon, tak, Kloppa, że to już są sezon, kiedy się wypala. Się wypala trochę w klubie. Nie wiem, zobaczymy, no jak to jeszcze
też pamiętajmy, że on też cały czas dobiera, to właśnie ten przykład trenera i klubu dobrze zarządzanego, który dobiera zawodników pod taktykę trenera, mają trenera długo, jakiś projekt długofalowy, wizja długofalowa, dobierają zawodnika pod tą daną strategię. No i dzięki temu ja uważam, że Liverpool osiągał to mistrzostwo Anglii, Ligę Mistrzów, jeszcze mając dobrego, bardzo dobrego trenera. No Klopp jednak to potwierdził już w Borussii, teraz od Liverpoolu potwierdza też wynikami. Nie, mieli słabszy sezon, zobaczymy jak to będzie dalej, ale uważam właśnie, że to jest podobny typ co Zidane, jeżeli chodzi o podejście indywidualne do zawodników. On stara się stworzyć takie warunki dla zawodnika, żeby miał komfort, żeby mógł pokazać w pełni, co on potrafi, ten zawodnik. I dzięki temu też on nawet zawodnika, który już jest gdzieś tam na jakimś topowym poziomie, jest w stanie go jeszcze bardziej rozwinąć. To jest coś, co go wyróżnia, coś, co na przykład w porównaniu z Zidanem uważam, że dlatego Zidane jest dla mnie dobrym trenerem, bo osiągał wyniki ok, miał podejście indywidualne, tak, Klopp do zawodnika ok, ale jednak Klopp, według mnie, ja mówię, to jest moja opinia, że on dalej tą jednostkę potrafi rozwinąć. Czy jednak Klopp zasługuje na to, byśmy już uważali go za wybitnego, nie, czy myślę, bardzo dobry trener? Myślę, że na tym poziomie bardzo dobrego trenera. No to teraz kolejny, który może być wybitnym trenerem, jeżeli się ze mną zgodzisz, Arsène Wenger. Tak. Invincibles z Arsenalem, 3 mistrzostwa kraju, 7 pucharów, 7 super pucharów, wszystko z kanonierami. Do tego też lata wcześniej zdobywał mistrzostwo z AS Monaco w lidze francuskiej. Od jego wybitnym szkoleniowcem jest, to na pewno też trzeba go myśleć wysoko. To jest trener, który jednak Arsenalu to już jest legenda, to bez wątpienia. Pomnik powstał przed stadionem teraz, przed Emirates. Nie wiem, czy już jest odsłoniony, czy nie. Natomiast na pewno Wenger jest bodajże 6. osobą, która ma swój pomnik przed Emirates. Kolejny pan, myślę, że też top of the top. Chyba, że ty mnie wyprowadzisz z tego błędu, ale jest to jeden, myślę, z twoich ulubieńców, czyli Sir Alex Ferguson. Tu już możemy zdradzić twój ulubiony klub Manchester United. Czy Ferguson należy do tych top of the top? Dla mnie to jest najlepszy trener w historii futbolu, także tu bym go dał najwyżej, jak to jest możliwe. Powiem szczerze... szacunkiem do Cruyffa, do Michelsa, do Guardioli, do innych trenerów, którzy w poprzednich dekadach dominowali, rewolucjonizowali futbol, ale to jest człowiek, który spędził w klubie prawie 30 lat i on ten klub sobie podniósł. Ze wszystkich trenerów, którzy dzisiaj zdobyli, którzy dzisiaj są na liście, 13 tytułów mistrzowskich z Manchesterem, 2 Ligi Mistrzów, 5 razy FA Cup, ale też wcześniej 3 mistrzostwa i 4 puchary Szkocji z Aberdeen. Drużyną, która w Szkocji nigdy nie dominowała, tylko za czasów Fergusona. Manchester United w Anglii najbardziej dominował za czasów Fergusona. Tak, i to tak jak mówię, on podniósł Manchester z kolan. Tu historia akurat Fergusona pokazuje, że człowiek, który był praktycznie już na wylocie jedną nogą z klubu po nieudanym początku, bo nie miał tych pierwszych sezonów zbyt dobrych, ale uratowało go chyba wygranie Pucharu Anglii raz, czy Pucharu Ligi, nie pamiętam już teraz dokładnie. Ale to właśnie był moment taki przełomowy dla Manchesteru, kiedy zaczął dominować i ta dekada przynajmniej dla Manchesteru albo i więcej, gdzie nie było drużyny, która miała podejście pod Manchestera, jak mieli, to mieli sezon 2, ale dalej to była taka rywalizacja na równi z Manchesterem United i ja się zakochałem w tym klubie. Wiadomo, no nie było możliwości, żeby za czasów innego menadżera, bo zanim ja się urodziłem, on ich prowadził, więc to jest też człowiek, który mnie inspiruje. On i Guardiola, dwójka trenerów, którzy naprawdę są dla mnie wzorami, a Ferguson, jeżeli chodzi o relacje z zawodnikami, to co on potrafił z tych zawodników wydobyć, to jak on zarządzał szatnią, to jest coś, czego żaden z tych trenerów na tej liście prawdopodobnie nie miał w sobie albo i nie ma. No to teraz kolejny z twoich, zażartuję, ulubieńców, Louis van Gaal. Kolejny były trener Manchester United.
Jeżeli chodzi o Van Hala, tutaj mamy Ligę Mistrzów, Puchar UEFA, 3 razy mistrzostwo z Ajaxem, do tego mistrzostwo Niemiec z Bayernem, 2 mistrzostwa Hiszpanii z Barceloną, no ale właśnie z Manchesterem. Manchesterem już, to już był moment, w którym... Nie z Manchesterem ma... leżał na ziemi. Tak, to dosłownie, ale tu nie ma co oceniać jego akurat kariery na podstawie tych paru sezonów w Manchesterze, bo Manchester jak wiadomo trochę po odejściu Fergusona no, troszkę się zapadł i na pewno klasy Van Halowi, choć Bayernie też słyszałem od bywało różno właśnie ludzi, którzy się interesowali, którzy byli fanami Bayernu, to niezbyt przyjemnie się o nim wypowiadali. Ja uważam, że to jest trener na poziomie bardzo dobrego trenera, na pewno wysoko w hierarchii tych bardzo dobrych trenerów. Osiągał dobre wyniki, też wiadomo w Manchesterze jego taktyka też nie była powalająca, ale jak na tamtą drużynę, którą miał, to była nawet skuteczna i to też o to w tym chodzi, jednak na tym poziomie to nie tylko ma być piękne dla oka, tak, chce grać Guardiola, ale to ma być też skuteczne, tak jak właśnie grał Mourinho, Simeone czy Van Gaal, więc tu myślę, że to jest jego dobre miejsce. No to teraz kolejny trener Manchesteru, tym razem obecny, Erik ten Hag. No na pewno dałbym go na poziom dobrego trenera, jednak z Ajaxem dobre wyniki osiągał. Żeby sobie nie zapchać miejsca, moim zdaniem można tutaj dać... Tu już myślę, że jeszcze parę rotacji może będzie, ale... Sam Paulin może być na razie tam. Tak, ale jeżeli chodzi o ten Haga, w Ajaxie dobre wyniki osiągał, bardzo dobrze też zarządza szatnią. Według mnie historie, które teraz wielu przytacza, że to Ronaldo miał rację, czy tam teraz Sancho ma rację, nie do końca. Według mnie bardzo dobrze, że ma swoje żelazne zasady. Ktoś, kto się stosuje do tych zasad, na pewno na tym skorzysta i z tego co wiem, to z tego co też czytałem, to szatnia jest na ten Hagiem teraz w Manchesterze, mimo że nie jest zbyt kolorowo w tym sezonie, ale to jest trener, który ma swoje zasady, stosuje się do swoich zasad, nie ulega też jakimś tam emocjom, taktycznie też. Te też trzeba pamiętać, że ten Hag, jak dobrze pamiętam, też z Guardiolą współpracował, że był jego asystentem chyba w Bayernie. Więc też trzeba pamiętać, że taktycznie on uczył się od najlepszego w sumie aktualnie taktyka na świecie. I też widać jakiś pomysł w Manchesteru, co szczerze w poprzednich kadencjach, poprzednich trenerów nie było aż tak widoczne. A jak się był uwielbiony? A jak się był uwielbiony, też autorytet miał. On ma autorytet dalej w szatni, tylko po prostu to są jednostki, też żeby nie popalać za bardzo, nie ulegać jakby to tam zawodników, którzy po prostu nie są w stanie stosować się do nas. To teraz kolejny trener, który ma bardzo gorzką pigułkę na sam początek swojej nowej pracy, czyli Mauricio Pochettino. Chelsea nie do końca, natomiast wcześniej mistrz puchar z PSG we Francji, wcześniej Tottenham, Southampton, Espanyol, wszędzie miał te wyniki dobre, ale nigdy, mam wrażenie, nie zrealizował jeszcze w pełni swojego trenerskiego potencjału. No i tu mam właśnie tak, też taki dylemat, czy gadać do tych dobrych trenerów, czy do tych, którzy mieli dobrych zawodników, bo pamiętajmy, że on też jednak, miał te początki sezonu, kiedy zaczynała się jego kariera w Tottenhamie, to jednak on ich ciągnął. Ale w sensie jakąś koncepcję swoją wprowadzał, gra wyglądała fajnie, ale... Finał Ligi Mistrzów za Pochettino, tak, w Tottenhamie. To był dobry wynik w jego wykonaniu, tylko właśnie to był sezon, kiedy już Tottenham był na jakimś poziomie, był na jakimś topie i miał dobrych zawodników. Naprawdę miał dobrych zawodników. Gdy ja się patrzyłem na Tottenham, to nawet głębię składu mieli dość sporą, jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych. Ja bym miał tutaj taki właśnie dylemat, czy go dać na poziom dobrego trenera, czy na tego, co jest aktualnie, czyli że miał dobrych zawodników. Zostawmy go na razie tak. Później najwyżej zrobimy rotację. Kolejny trener, już jesteśmy bardzo blisko końca, Luis Enrique. To jest trener, który największe sukcesy chyba zdecydowanie z Barceloną. 2 mistrzostwa, Liga Mistrzów. Z reprezentacją Hiszpanii bez sukcesów. Z Romą, z Celtą tak naprawdę bardzo słabo. Nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, pomimo tego, że jestem kibicem Barcelony, że Luis Enrique jest troszkę trenerem przereklamowanym. Jak do tej pory?
tylko jak dobrze kojarzę, to on akurat bardzo dobre wyniki osiągał z reprezentacją Hiszpanii, zanim odszedł z powodu tam jakichś prywatnych, tak, rodzinnych. Nie wiem, dokładnie pamiętam, jakie to były powody, ale wiem, że wtedy akurat Hiszpania była też na dobrym poziomie piłkarsko jako reprezentacja i on jak prowadził tą reprezentację, też było widać efekt jego pracy. Uważam, że to jest dobry trener. I tam bym, ja bym go tam umieścił. Jako dobry trener. Jako dobry trener. No to zostało nam już teraz ostatnich kilku. Czy to jest twoim zdaniem trener przereklamowany? Fernando Santos, były trener reprezentacji Polski, niedawno zwolniony, ale z reprezentacją Portugalii był mistrzem Europy. Tylko to jest ten sam przykład co z Kalonii, tak? Że jednak miał też lidera, który ciągnął tą drużynę i... Ale też nie do końca się z nim zgadzał. Też się z nim nie zgadzał, ale uważam, że tam największy wpływ jednak miał autorytet lidera kadry. On jako trener, nie wiem, ciężko no, też teraz może jako, że tą reprezentację troszkę się to posypało w tej reprezentacji naszej, ale uważam, że tu bym go umieścił na tym poziomie może. Największych no to... sukcesów poza mistrzostwem Portugalii nie kojarzę w jego wykonaniu i tak mówię, no to był moment, w którym też Cristiano Ronaldo bardzo, bardzo chciał, ambitnie do tego podchodził, tak jak Messi do Mundialu, tak samo Ronaldo do tego Euro i uważam, że... No to teraz kolejny trener, przedostatni trener, czy to jest dobry trener, nowy trener reprezentacji Polski Michał Probierz? No właśnie, i tu jest... Właśnie, teraz w takim gronie go dajemy, gdzie pod nim mają być trenerzy, którzy są troszkę jednak bardziej znani na świecie, osiągnęli większe sukcesy. Na pewno nie jest to trener, który miał dobrych zawodników. Tego o nim powiedzieć nie można, bo jak do tej pory ich nie miał. Ciężko, jeżeli chodzi o trenera Probierza, akurat powiem tak, on jeżeli chodzi o zmysł taktyczny, no też na pewno tu trzeba mu przyznać, jednak jest taktykiem, też ma głowę do tego, jest dobrym trenerem. Dobrym trenerem, tylko że właśnie tylko patrząc na tą na tych na nazwiska, które się tu pojawiają, umieścić go wyżej od pozostałych, żeby ktoś tego źle nie zrozumiał. Dla mnie Michał Probierz jest dobrym trenerem. Z wyglądu Martinez i Guardiola. Tak, ale nie, jeżeli chodzi o jego pracę szkoleniową, ja uważam, jednak też z Krakowią osiągał wynik ponad stan i to też tak powiedziałem, to jest kryterium, które ja oceniam jako... Nie lubię słowa oceniam, bo ja nie lubię oceniać kogoś po swoim fachu, powiedzmy. Jeszcze bardziej doświadczonych od siebie, z większymi sukcesami. Ale jak już mnie tutaj zachęciłeś do tego, żeby przyjść, żeby porozmawiać na ten temat, ocenić, tak mówię, kolejny raz w cudzysłowie oceniam tych trenerów, bo to nie moja, tak jakby, nie moja rola. Ale jak już mam ich ocenić, no to na pewno bym trenera Probierza oceniał jako dobrego trenera. To nie jest człowiek, który miał dobrych zawodników, tak jak mówisz. Ja też osiągał wynik z drużyną ponad stan, tak mówię. To ten sukces, który może nie był potwierdzeniem poprzez zdobycie Pucharu Mistrzostwa, ale jednak z Krakowią czy z Jagiellonią walczył o europejskie puchary, co jak pokazuje, pokazała przyszłość, żaden następny trener nie był w stanie o to walczyć, tak? Czyli on jako trener był w stanie tak poukładać drużynę, tak ją poprowadzić, że walczył o te europejskie puchary. Szkoda, że się nie udało, szkoda, że też nie udało mu się może za granicą. Ale myślę, że to jest dobry trener, tylko tak mówię, no, żeby nikt mnie nie zrozumiał źle, tych trenerów pod nim nie oceniam gorzej. Wiadomo. Tylko jeżeli chodzi o ich aktualny stan, tak by... Jednym słowem, tak czy nie, czy Probierz wypali w reprezentacji Polski twoim zdaniem? Trzymam kciuki, mam nadzieję, że tak. Polski trener, który... Ja uważam, że ogólnie reprezentację powinien prowadzić trener z danego kraju, bo jemu będzie najbardziej zależało na tym sukcesie z kadrą. Uważam, że Probierz, Michał Probierz da radę. Trzymam za niego kciuki i szczerze wierzę w to, że się uda im jeszcze odwrócić rolę, tak by sytuację w tabeli i jeszcze powalczą o te mistrzostwa Europy w przyszłym roku. Dobra, no i w takim razie został nam ostatni trener. Nie masz pojęcia, kto tutaj jest, bo
Większość trenerów chyba wymieniłem. Ale zapomnieliśmy o jednym, który jest moim dzisiejszym gościem, czyli ty. Jak oceniasz siebie? I nie patrzymy tutaj na tyle tego, jakie nazwiska są na naszej liście, tylko czy twoim zdaniem jesteś dobrym trenerem. I pamiętaj, że może oglądają cię też dzieci, które w przyszłości lub w przyszłości będziesz trenował. No tak, nie lubię oceniać innych, tym bardziej nie lubię oceniać siebie. To jeżeli ja bym miał ocenić Kubę, byłby tutaj. Myślę, że do tego dążę, tak, do tego poziomu, albo i nawet wyżej dążę. Na pewno, jeżeli chodzi o moje podejście do pracy aktualnie z dziećmi, młodzieżą, daję z siebie 100%, chcę ich nauczyć grać w piłkę przede wszystkim. Gdzieś tam jakiś był artykuł, że dobry trener dba o rozwój swoich zawodników, więc dałbym siebie na poziom dobrego trenera w tym momencie, dbam o ich rozwój, sam się rozwijam, żeby ich rozwijać jak najlepiej. Chciałbym być kiedyś tam wyżej, zobaczymy, mam nadzieję, że będę do tego dążę. Tak, żeby, tak powiedziałem już kiedyś, moim celem jest wychowanie reprezentanta Polski. Jak to mi się uda, to wtedy sam siebie mogę ocenić, że bardzo dobrze wykonałem swoją pracę. Teraz mogę powiedzieć, że dobrze wykonuję swoją pracę, bo wiem, że zawsze jestem przygotowany do treningu, do zajęć z moimi podopiecznymi. Raczej negatywnych ocen na swój temat nie słyszałem. Także myślę, że poziom dobrego trenera na tą chwilę będzie okej dla mnie. No i fantastycznie. Myślę, że tak już dzisiaj zostawimy, bo ten nasz podcast ostatecznie wyszedł taki bardzo długi, rozbudowany, ale fantastyczny. Jeżeli chcecie lepiej poznać trenera Kubę, zapraszamy na treningi do Polonii Bytom. Na pewno chętnie udzieli różnych rad. Jaki rocznik w tym momencie prowadzisz? Aktualnie rocznik 2013. 2013, czyli to są 10-latki, także jeżeli ktoś ma 10-latka albo 9-latka i mieszka na Śląsku, zapraszamy do Polonii. Trener na pewno wykaże się taką samą wiedzą, jaką dzisiaj podczas tego materiału. Ja na dzisiaj dziękuję wszystkim, jeśli dotrwaliście do końca, bo to naprawdę było długie, ale też mam nadzieję wyczerpujące, to zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał po więcej materiałów, komentujcie poniżej, jeżeli z czymś, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, się wyjątkowo nie zgadzacie. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo. A ode mnie na dziś to wszystko. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia. Cześć.